Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć Wam co nieco o książkach, które czytam teraz, bądź które skończyłem niedawno. Wybrałem takie książki, które według mnie są ciekawe i warte uwagi. Niektóre zahaczają też o tematy polityczne, więc bądźcie gotowi, że te tematy polityczne chociaż trochę będę musiał liznąć w tym podcaście. Pierwszą książką, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest Trzeba się bić, opowieść biograficzna, w której Leszek Balcerowicz, a w zasadzie Marta Stremecka, rozmawia z Leszkiem Balcerowiczem. Jest to wywiad rzeka, związany oczywiście z życiem Leszka Balcerowicza. Szczególny nacisk jest położony tutaj na czas, kiedy Leszek Balcerowicz był wicepremierem, a także odpowiadał za transformację gospodarczą Polski. No i następnie, kiedy Leszek Balcerowicz został prezesem Narodowego Banku Polskiego, po drodze jest jeszcze epizod związany z byciem przez niego posłem w polskim Sejmie. No i jaki obraz Leszka Balcerowicza wyłania się z tej książki? Ja bym powiedział, że Balcerowicz próbuje wykreować siebie na jakąś postać pozytywną przez to, że jest skromny. I rzeczywiście takie wrażenie można czasami odnieść. Natomiast ja obok tego mam też takie przemyślenie, że jego poglądy są nieco skostniałe. To znaczy, z jednej strony mówi, że jest otwarty na dyskusję, a z drugiej nie przyjmuje jakby tego, że poglądy gospodarcze, że świat się zmienia, idzie do przodu i dalej stoi przy swoich mistrzach związanych z gospodarką z XIX czy XX wieku. Dalej twardo stoi za takim wolnym rynkiem i za kapitalizmem. Ja bym powiedział, że nieco rozpasanym, jest przeciwny wszelkim, czy może nie wszelkim, może bardziej większości przypadków, kiedy to państwo próbuje wnikać w gospodarkę i jakąś tę gospodarką sterować. No więc przez to, że w zasadzie to, co mówi, jest nieco sprzeczne w pewnych kwestiach, mój obraz Leszka Balcerowicza jest taki, powiedziałbym, że średni. Wiadomo, że Balcerowicz jest postacią, która wiele zrobiła dla polskiej gospodarki i w ogóle dla wyglądu Polski. Współcześnie wydaje mi się, że coraz częściej próbuje mu się odbierać właśnie te jego zasługi, które no bez wątpienia są, i to te zasługi są dosyć wielkie. Do przeczytania książki skłoniło mnie to, że z jakiś rok temu inspirowała mnie postać Margaret Thatcher i swego czasu sporo czytałem o tym, co ona tam zdziałała w Wielkiej Brytanii. No i Leszek Balcerowicz wydaje się być podobną postacią, natomiast wbrew pozorom ich pola działania dotyczyły zupełnie różnych dziedzin, ponieważ ja bym powiedział, że Leszek Balcerowicz stanął przed poważniejszym problemem niż Thatcher. W drodze także jest do mnie wznowienie tej książki, tego wywiadu, które dotyczy już bardziej współczesnych kwestii. No i właśnie tutaj chyba nieco drażliwe tematy, bo to wznowienie dotyczy no, tego okresu rządów PiS-u w Polsce. Już w Trzeba się bić, czyli w tej pierwszej wywiadzie rzece, miałem wrażenie, że dużo rzeczy jest takich bardzo przewidujących przyszłość i troszeczkę bałem się, że ta książka Trzeba się bić będzie nieco przestarzała i będzie jedynie książką historyczną, ale tak nie jest, ponieważ Leszek Balcerowicz mówi także o swoich poglądach na państwo, poglądach związanych z gospodarką i teraz, już po kilku latach od wydania tej książki, mam wrażenie, że Leszek Balcerowicz sporo przewidział. I to naprawdę sporo związanych ze współczesną sytuacją i z rządami PiS-u, więc pod tym względem rzeczywiście takie umiejętności przewidzenia przyszłości Balcerowicz bez wątpienia posiada.
Jeszcze co do wyglądu wywiadu, pewnie istnieją różne szkoły jego przeprowadzania, natomiast Marta Stremecka przyjmuje, powiedziałbym, taką dosyć bierną postawę i w żaden sposób nie dorównuje Leszkowi Balcerowiczowi. Mam wrażenie, że nie posiada potrzebnej wiedzy. Z jednej strony próbuje z Balcerowiczem polemizować w jakiś sposób, ale Balcerowicz wychodzi czasami na takiego, wiecie, ojca, który próbuje grozić paluszkiem małemu dziecku. No i pod tym względem to jest lekki minus tej książki. Kolejną książką, którą niedawno udało mi się przeczytać, a którą wypożyczyłem z biblioteki, jest Nie zdążę, autorstwa Olgi Gitkiewicz. Ta książka dotyka dosyć istotnego problemu, ponieważ zmaga się z nim kilka milionów Polaków. Dotyczy mianowicie wykluczenia transportowego i białych plam komunikacyjnych na mapie Polski. Wydaje mi się, że jest to dosyć niszowy temat, ponieważ pomimo tego, że ten temat wkracza powoli do debaty publicznej, nadal znajduje się gdzieś na marginesie i w zasadzie nie istnieją nawet żadne poważne współczesne badania, takie oficjalne, przeprowadzone przez rzetelne ośrodki badawcze, które mówiłyby, jak ten problem jest poważny, a z pewnością jest poważny i to dla wielu Polaków. I jedno takie słowo, którym bym mógł opisać Nie zdążę Gitkiewicz, jest chyba kompletność, ponieważ rzeczywiście ta książka zawiera w sobie wszechstronnie opisany ten problem przez pociągi, po autobusy, po PKS-y, a zaczyna się w dosyć ciekawy sposób, bo na początku Gitkiewicz zaprowadza nas, w zasadzie z Gitkiewicz podróżujemy do USA, czyli do Stanów Zjednoczonych, i na początku jest historia tego, jak różne korporacje oczywiście prywatne, zepsuły transport publiczny. Jest to ciekawa historia, ponieważ Amerykanie na początku byli bardzo blisko związani z transportem publicznym i nie wyobrażali sobie w zasadzie niczego innego. Ten transport publiczny, autobusy bardzo dobrze działały w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie chętnie nimi jeździli. Natomiast korporacje związane oczywiście z samochodami, kiedy te samochody powoli zaczynały zalewać rynek i kiedy szefowie tych wielkich korporacji zauważyli, że Amerykanie nie są chętni do przesiadki na prywatne samochody, wykupili firmy związane z transportem publicznym i z autobusami w USA, a następnie w taki sposób prowadzili te firmy, żeby zniechęcić Amerykanów do jeżdżenia komunikacją publiczną. Najpierw przesuwali autobusy o 5 minut, te autobusy nie przyjeżdżały na czas, w pewnym momencie ta siatka połączeń się po prostu skracała i tak Amerykanie byli zmuszeni w zasadzie przesiąść się na samochody, a te korporacje, wielkie firmy zaczęły po prostu trzepać kasę. I to jest bardzo ciekawa historia, przynajmniej dla mnie w jakiś sposób fascynująca, i z chęcią poczytałbym właśnie o tym, jak ta komunikacja publiczna w Stanach Zjednoczonych wygląda, więc tutaj takie pytanie do Was, czy znacie taką książkę, a jeśli tak, to bardzo proszę Was o tytuł. Jeszcze wracając do Nie zdążę Gitkiewicz, to wielu rozmówców tej autorki często mówiło po prostu o utopii, na przykład o tym, żeby do każdej wsi chociażby co godzinę dojeżdżał jakiś autobus, a to nie jest zwyczajnie możliwe, chociażby ze względów ekonomicznych. Jeden z rozmówców Gitkiewicz powiedział coś takiego, że musiał czekać na dworcu PKS przez 20 minut i dla kierowcy te 20 minut było krótko. Ja mogę się tutaj wypowiedzieć jako mieszkaniec wsi, który dojeżdżał PKS-ami, że rzeczywiście te 20 minut jest naprawdę krótkie, bo u mnie, kiedy
kiedy chodziłem i jeździłem do szkoły, no bo wiadomo, teraz mamy wakacje. U mnie te 20 minut, dla mnie te 20 minut, to naprawdę krótki okres oczekiwania, ponieważ miałem taki moment i dalej mam w rozkładzie autobusów taki moment, kiedy pomiędzy jednym a drugim autobusem jest przerwa ponad dwugodzinna, więc to już jest spory czas oczekiwania, a 20 minut to czas, kiedy robić można różne rzeczy, chociażby posłuchać trochę audiobooka, poczytać książkę, i ten czas już szybko zleci i nie wydaje mi się on jakiś nad wyraz długi. No jak już tak zacząłem i powiedziałem na początku, że będzie trochę o tematach politycznych, no to tak w kontekście jeszcze Nie zdążę Witkiewicz, taka dla mnie przynajmniej zabawno, trochę słodko-gorzka refleksja na temat władzy w Polsce, kiedy władza ogłosiła walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i w zasadzie reanimacją PKS-ów, te PKS-y zaczęły nagle masowo upadać coraz szybciej, w tym mój radomski PKS. I no właśnie, to jest troszeczkę smutne, że wyszło jak zawsze w zasadzie. Płynnie po tej krótkiej anegdotce czy historyjce przechodząc do kolejnej książki, którą jest Martwa Góra, historia tragedii na przełęczy Diatłowa, do niego Ejkara, jeśli dobrze czytam i pamiętam nazwisko. No jak sam podtytuł mówi, jest to historia tragedii na przełęczy Diatłowa. Ja już widziałem wcześniej kilka książek związanych z historią, która się właśnie wydarzyła na tej przełęczy Diatłowa. No i postanowiłem zaopatrzyć się w jedną z tych książek już dosyć dawno, bo myślę, że ze 2 lata temu. I ta książka tak leżała, aż w końcu natchnęło mnie ostatnio, żeby się za nią wziąć. No i właśnie jestem w jej trakcie. Zostało mi chyba 50 stron do końca. I niestety negatywnie mnie zaskoczyła, a w zasadzie negatywnie zaskoczył mnie autor. Doni Ajkar wydaje się, że próbuje szukać jakiejś sensacji związanej z tym tematem, próbuje udawać znajomość Rosji, ale mu nie wychodzi. Pewne rzeczy, o których mówi, są to wręcz fakty takie związane z Wikipedią i dla nas, dla Polaków, myślę, że wypadają dosyć śmiesznie. No ale wiadomo, że książka jest pisana bodajże przez Amerykanina, jeśli dobrze się domyślam. No i ten całokształt wychodzi mocno średnio. Co jeszcze? No, panuje w tej książce ogromny chaos, ponieważ zawiera 3, mogę chyba tak nazwać, perspektywy czasowe. To znaczy perspektywa związana z tym, jak autor próbuje wyśledzić, co dokładnie się stało, więc jest to perspektywa współczesna. Druga, fabularyzowana historia, w której śledzimy losy tych, którzy zginęli na przełęczy Diatłowa. I trzecia jest związana także z historią, jest związana także w zasadzie z fabularyzacją, jest związana dokładniej ze śledztwem, które kilka dni po zaginięciu turystów zostało rozpoczęte. Głównym problemem do niego Ajkara jest to, że jest to Ajkar dziennikarz, Ajkar dokumentalista, a to powinien być Ajkar śledczy, to znaczy powinien zamienić się trochę w policjanta, trochę w detektywa, żeby naprawdę dojść do tego, co tam naprawdę się stało. Natomiast no, mam wrażenie, że tak jak już wspomniałem na początku, on trochę szuka sensacji. Sam jestem zaskoczony, że świadkowie tamtych wydarzeń czy osoby związane z tamtym wydarzeniem tak mocno mu zaufały. No musi być coś w Ajkarze, w osobie autora chyba wzbudzającego sympatię. Natomiast nie wiem, czy to wyszło na dobre tej historii, ponieważ ja byłem na samym początku dosyć zaintrygowany tą tragedią na przełęczy Diatłowa i chciałem przeczytać kilka książek na jej temat. Natomiast teraz, kiedy już zostało mi te kilkadziesiąt stron do końca, czuję się troszeczkę odtrącony, mam wrażenie.
Nie wiem, czy chciałbym czytać kolejne książki związane z właśnie z tym incydentem. Jeśli jakieś macie, to oczywiście podeślijcie tytuł w komentarzu. Być może się z nimi zapoznam, ale to już chyba jak opadnie, wiecie, ten pobitewny kurz związany z lekturą Martwej Góry. No tak jak mówię, trochę mnie ta książka męczy, ale skoro tak ględzę, tak narzekam, to z plusów zdecydowanie warto dodać, że książka jest bardzo dobrze udokumentowana zdjęciowo. Mamy tutaj bardzo dużo zdjęć, co sobie niezwykle cenię. To bez wątpienia dodaje jakiejś wartości książki. A co wzbudza znowu u mnie lekki śmiech, to jest to, że w przypisach tłumacza prostuje się bardzo wiele rzeczy związanych z tym, o czym pisze Aikar, i to już świadczy o czymś, to znaczy o przygotowaniu autora, kiedy zaczynał pisać tę książkę. Trochę śmieję się, że tłumacz jest tutaj bardziej kompetentny, pomimo że to nie należy jakby chyba do jego pracy, tłumacz jest bardziej kompetentny niż sam autor, a tym tłumaczem jest Piotr Cieślak. Panie Piotrze, wielkie ukłony za pewne sprostowania w tej książce, w przepisach. Naprawdę, zrobił pan ogromną robotę w odróżnieniu niestety od autora. I przechodząc już do ostatniej pozycji, o której chciałbym wam powiedzieć w tym odcinku, jest to książka baśń autorstwa Jonasa Bengtsona, a mój język chyba się połamał od tego nazwiska. Tę książkę dostałem chyba już jakiś czas temu od pani Ani z kanału Czyta mi pisze, za co bardzo dziękuję. I ta książka leżała na moich półkach dosyć długo. Jakoś nie wiem dlaczego, ale nic mnie do niej nie ciągnęło. No i pomińmy też fakt, że przez długi czas nie miałem także ochoty do czytania żadnej książki. Było to oczywiście związane z tym, że w tym roku w maju pisałem maturę. Teraz, kiedy już ten kurz pomaturalny opadł, mogę nadrabiać wszystkie moje zaległości. Ale przechodząc już do baśni. Początek był bardzo męczący, nawet zastanawiałem się w pewnym momencie, czy tej książki po prostu nie zostawić. No a teraz już po przeczytaniu, jeśli miałbym powiedzieć, czym to wrażenie było wywołane, powiedziałbym chyba, że stylem autora i tym, na jakie zabiegi się Bengtson zdecydował. Muszę unikać mówienia chyba tego nazwiska, bo kolejny raz czuję, że język mi się połamał. Męczące w baśni był dla mnie oniryzm, czy konwencja oniryczna. Możemy tutaj dostrzec właśnie dużo takich marzeń sennych, przynajmniej na początku, potem one jakoś mam wrażenie zanikają. I dla mnie konwencja oniryczna jest męcząca w zasadzie w każdej pozycji. Może być to dosyć odważne porównanie, natomiast Bengtson na początku przypominał mi trochę, ale tak tyci prozę Schulza i jego sklepy cynamonowe i sanatorium pod klepsydrą. I za tym też byłby fakt, że właśnie w baśni jest także są także pewne elementy, które świadczą o tym, że autor próbuje ożywiać miasto. No i książka jest prowadzona także z perspektywy dziecka, więc kolejny punkt wspólny. I to dziecko w zasadzie stara się nieco idealizować ojca, przynajmniej na początku. Ta perspektywa dziecka jest szczególnie chwytająca za serce, ponieważ no dziecko jest bardziej wrażliwe na otaczający świat, jest go bardziej ciekawe i zwraca uwagi z pozoru na nieistotne szczegóły, które wydają się być kluczowe dla tragizmu całej sytuacji. Ciekawym wyborem autora był także tytuł, czyli baśń. Baśń, jak wiemy, ma często bardzo szczęśliwe zakończenie, no jeżeli krótko i szczęśliwie. Tutaj jednak mam wrażenie, że tego szczęśliwego zakończenia nie ma. Jest ono bardzo gorzkie, chyba bym powiedział. Jest związane, no
Nie będę wam mówił zresztą, o czym jest zakończenie, bo to byłby chyba ogromny spoiler, a być może ktoś z was będzie chciał tę książkę przeczytać. Natomiast zakończenie jest sugestywne. O czym mówi ta książka? Porównałbym jej przesłanie do jednej z myśli granicy Zofii Naukowskiej, a mianowicie, że nie można uciec od swojej rodziny. Mimo że człowiek może się starać to zrobić, to jednak zostaną pewne zachowania, pewne tiki związane chociażby z genami, które sprawią, że od tej rodziny, nawet gdyby się chciało czasami, no nie da się do końca uciec. Baśń Bengtsona, ała mój język, znowu wzbudziła we mnie z drugiej strony inne też przemyślenia związane z literaturą, z całokształtem w zasadzie literatury, a dokładniej z relacją syna z ojcem. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, natomiast ta relacja syn-ojciec jest w literaturze przedstawiana w sposób zdecydowanie negatywny. Przynajmniej te książki, których główną tematyką jest relacja ojca z synem. Napiszcie, czy wy też macie takie wrażenie co do literatury polskiej, ale i zagranicznej, a jeśli nie, to koniecznie napiszcie mi też jakieś tytuły, w których ta relacja ojca z synem jest pozytywna, bo mam wrażenie, że takich w literaturze dosyć mocno brakuje. No i na dzisiaj chyba to już wszystko, o czym chciałbym wam powiedzieć. Jeśli macie jakieś przemyślenia, jeśli czytaliście którąś z tych czterech książek, o których mówiłem, podzielcie się swoimi przemyśleniami, jak wy ją odebraliście, a ja życzę wam świetnego dnia i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu.